Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Dzisiaj porozmawiamy o problemie żywienia posłów. W tym celu do studia zaprosiłem pana Wacława, którego jeszcze nie ma. Być może jest w Sejmie. Jest to bardzo aktywny poseł, który uczestniczy we wszystkich posiedzeniach. Znany jest z żarliwych przemówień, najczęściej na rzecz MZK. Przepraszam, 20 minut czekałem na tramwaj. Przepraszam bardzo. Panie pośle, jak wygląda kuchnia tak zacnego człowieka? No cóż, no myślę, że moja kuchnia nie różni się niczym od innych. No, standard, 9 metrów kwadratowych. No, za komuny to miałem ślepe okno, a teraz za wolnej Polski to mogłem się przebić i mam wspólne okno z sąsiadem. Nie o tym chciałem. Co pan jada? No, wie pan, o jedzeniu mówić to takie krępujące. To... Tak jest tytuł naszego programu. No, ale to jest tak drugorzędna sprawa w moim życiu. Dla mnie najważniejsi są wyborcy. Ja tylko o nich myślę. Ale jednak coś pan kupuje, prawda? No tak, ale no cóż ja mogę kupić za te parę milionów diety poselskiej? Naprawdę niewiele. No może pokażemy, to jest torba śniadaniówka pana posła. To właśnie całodzienne moje. Tak? Wyżywienie, tak. Proszę bardzo, pan poseł jada pomarańczę, ale tu jest chyba zgniła pomarańcza, zielona. No wie pan, takie są tańsze. Ja zawsze takie kupuję. No ale to pan odkrawa, prawda? W jakiś sposób i chyba wyrzuca? Nie, nie, no skąd wyrzucam? No przecież to jedzenie jest. Ja to zjadam i od tego właśnie mam te siły do tego Sejmu, bo tutaj pancylina w tym jest. A to oddaję dzieciom. I to nie swoim. Nie, nie było kiedy. Tylko dzieciom wyborców. Dzieciom wyborców pomarańcze. Cóż tam jeszcze znajdziemy w pana torebce? Oto bułka sucha, czerstwa. No tak, tak, no. Tak się żywią nasi posłowie. Świeże pieczywo jest dla wyborców. Chyba pan mi przyzna rację. Tak jest. No a jak ja wieczorem tak wychodzę po debatach, no to już tylko takie mogę dostać pieczywo. Ale czy pan ją może pogryźć, panie pośle? Ona jest twarda cała. No do umywalki zawsze mogę skoczyć i zmoczyć. I wtedy bez kłopotu już gryzę. No i widzę jajeczko. Jajeczko, tak. No, nie jest duże, nie jest duże. Skromne te diety poselskie, to jest małe jajeczko. Bardzo. No, ale nie przesadzajmy z tą skromnością. Pomarańczkę pokazał pan przed chwilą. Z jajeczka zjadam białko tylko, bo żółtko dzieciom oddaję. Ale teraz właśnie tak się zastanawiam od kilku dni, że może i żółtko bym oddawał, i białko, i wszystko, tylko skorupkę mi zostawię. No tak, bo w skorupce jest dużo wapna. To dobrze robi na kości i na zęby. No właśnie, zęby mi są potrzebne. Panie pośle, a czy pan w ogóle nie jada mięsa? Mięsa? No niech pan sobie wyobrazi, panie redaktorze, że kilkuset posłów wchodzi do sklepu mięsnego i wykupują mięso i co? I znowu puste haki? Tak jak za komuny? Chce pan tego? Nie, ja nie chcę. Mięso dla wyborców, a haki dla posłów. Odwrotnie. Też nie. Do zobaczenia.